Witajcie! Dzisiaj mam dla Was parę słów na temat masła mango. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Masło mango to jest, muszę przyznać, moje ulubione masełko pod względem przyjemności korzystania. Po pierwsze dlatego, że ma bardzo przyjemną konsystencję. Bardzo, bardzo rzadko zdarzają się w tym maśle grudki. Jak widzicie, to się rozciera tutaj bez żadnego problemu. Ono jest dość gładkie, dość takie aksamitne w dotyku. Świetnie topi się w kontakcie ze skórą, także nie ma też problemu z aplikacją. Moje jest przechowywane w lodówce i jest dość takie sztywne, ale w dotyku, takie w temperaturze pokojowej będzie normalne, normalnie się paluszek zapada, jak się jego dotknie. Jak widzicie, już tutaj ono mi się pięknie rozpuściło. Świetnie się rozprowadza. Tutaj jedną rzecz powiem od razu, bo wiele osób zakłada, że skoro masło powstało z mango, to znaczy, że będzie też pachniało tak jak mango. Niestety nic bardziej mylnego. Akurat to masło zostało wyprodukowane z pestek z owoców mango w procesie tłoczenia na zimno i teraz ono nie ma takiego zapachu jak właśnie owoce mango, tylko pachnie dość przyjemnie, ale jest to zapach taki delikatny i on specjalnie z niczym mi się nie kojarzy. To znaczy, nie mogę powiedzieć, że on pachnie jak coś konkretnie. To jest jego taki specyficzny zapach, ale jest on bardzo przyjemny, bardzo delikatny i nie utrzymuje się super długo na skórze. Bardzo często tak się dzieje w przypadku tych naturalnych surowców, że niekoniecznie pachną tak jak ta roślina, z której pochodzą, właśnie choćby z tego powodu, że są wyprodukowane z pestek rośliny albo w procesie produkcyjnym gdzieś tam ten zapach znika. Ale dosyć już na temat tego, jak ono powstało, a może Wam trochę powiem na temat jego właściwości. To masełko jest świetnym emolientem. Ono bardzo dobrze łagodzi podrażnienia. Pokrywa skórę taką warstwą ochronną, ale jak widzicie, moje palce nie są jakieś specjalnie tłuste, ani bardzo świecące i ono właśnie też skórę pozostawia taką, bardzo szybko się wchłania. Ta warstewka ochronna jest wyczuwalna, to znaczy, jeżeli ja tak potrę dłoń, to czuję, że coś tam się dzieje, ale to nie jest taki na maksa duży poślizg, jakby to było w przypadku na przykład oleju ze słodkich migdałów. Dzięki zawartości kwasów tłuszczowych ono bardzo dobrze przyspiesza gojenie drobnych ranek. Dlatego to masło się nadaje doskonale jako produkt do stosowania po goleniu, do twarzy nawet można go używać, albo po depilacji gdziekolwiek. Jeżeli Wam się zdarza, że się zapniecie właśnie przy goleniu, albo że skóra jest podrażniona, czy tam pojawiają się jakieś czerwone krostki, to masło fantastycznie sobie radzi w takich przypadkach. Tak jak mówię, pięknie łagodzi skórę, bardzo dobrze nawilża, rewelacyjnie się sprawdza jako balsam do ust, bo jest niewyczuwalne na ustach, nie zostawia właśnie takiego, nie czujecie, że coś na tych ustach jest, to nie jest taka gruba warstwa, tylko po prostu one są nawilżone. Dobrze też nadaje się do produkcji domowych kosmetyków, chociaż muszę powiedzieć, że masło mango to 100% właśnie najbardziej lubię jako taki produkt pojedynczy do używania, to znaczy jako produkt gotowy. Ono się nadaje bardzo dobrze do łagodzenia skóry spalonej słońcem, na ukąszenie owadów na przykład, również u dzieci możecie je stosować, nawet na skórę, która była długo wystawiona na działanie mrozu albo zimnego wiatru, jak mieszkacie gdzieś właśnie w takich miejscach, gdzie jest bardzo zimno, to jest świetne masło, bo ono pięknie łagodzi cerę. I też można nim profilaktycznie posmarować twarz, tak jak dzieciaki wypuszczacie na dwór, też możecie spokojnie posmarować buzię i dłonie takim masełkiem dla zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. To jest masło, które też ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych zapobiega powstawaniu rozstępów i spokojnie można je stosować w trakcie ciąży, spokojnie można je stosować w trakcie karmienia piersią. Ono się bardzo fajnie nadaje do tego. Ja polecam to masło na przykład dla osób, które mają cerę dojrzałą i taką, która trochę traci jędrność, do stosowania na noc na całą twarz albo do stosowania pod oczy. Świetnie sobie radzi ze zmarszczkami mimicznymi. Już tak po 3-4 nocach, powiedzmy, jak się nałoży sporą warstwę na noc, to widać dużą różnicę. Nadaje się też jako balsam do ciała, tak w bezpośrednim użyciu. A jeżeli chcecie mieć masło, które ładnie pachnie, to wystarczy do tego opakowania już Waszego gotowego, że tak powiem, dolać sobie po prostu trochę olejku eterycznego. Nawet nie musicie tego rozpuszczać, ono to po prostu wchłonie i będziecie miały ładnie pachnący produkt, ładnie pachnący kosmetyk. Ja to masło teraz, szczerze mówiąc, wyciągnęłam z szuflady z myślą o tym, że zaczyna się robić zimno i zaczynają mi pękać dłonie, więc będę je stosować zamiennie z moim kremem do rąk. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny i teraz już wiecie, do czego możecie użyć tego produktu. I oczywiście liczę, że zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam!